Ja dziękuję najserdeczniej, że Państwo zechcieliście po raz kolejny przyjść tak życzliwie reagując na zaproszenie do tych spotkań z polską historią. Dziś wyjątkowo, może zamiast modlitwy, chciałem odczytać Państwu i prosić o wysłuchanie z uwagą, wsłuchanie się w te piękne słowa, kolędę Leopolda Staffa, bo to zapomniany tekst, a myślę, że wprowadzi nas nie gorzej od modlitwy w ten nastrój czasu dzisiejszego. Niedobrze się dzieje. W mgłach, w dżdżach zimy. Myśl mamy złą, markotną, niemrawą, stroskaną. Lecz dziś, gdy gwiazdka błysła, w głos zgodnie nucimy. Oj siano, oj siano. Niedobrze jest, niedobrze. Brud, błoto ulewa. Patrzymy, co się dzieje i w lęku truchlejem. Lecz uparta nadzieja dziś w duszy nam śpiewa. Betlejem, Betlejem. Noc dzisiaj się przesila, noc najdłuższa w roku. Może się też przesili męka, co nas nęka. Zawodzim, co sił w płucach z dzikim ogniem w oku. Stajenka, stajenka. Wybacz, dzieciątko drogie, najmniejsze z dziatek. Grzeszniśmy, wszyscy winni. Aleśmy nie zwierzę. Duszę tobie oddaję, jak mienia ostatek. Pasterze. Pasterze, mędrcy ci przynieśli mirrę, złoto i kadzidło, a my od wilków gorsi nie damyż nic tobie? Czyśmy to podlejsi i gorsi niż bydło, wół z osłem przy żłobie? Czy gorsiśmy niż wszystkie pogany, celniki, Judasz, faryzeusze i jawno grzesznica? Dziwię się, że cię proszą za nami grzeszniki. Józef i dziewica. Pokaż no, Panie Jezu, żeś Pan nad Panami, żeś darmo się nie rodził, żeś tu nie przybłęda. Czy chcemy, czy nie chcemy, zrób porządek z nami. Kolęda, kolęda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie chciałem uniknąć modlitwy, tylko wydawało mi się, że ta kolęda jest dobrym wprowadzeniem właśnie także jakby w nasz nastrój, nastrój pełen tego znużenia brudem, błotem i ulewą, choć w pogodzie ona nam tak bardzo nie dokucza, ale w pogodzie politycznej jesteśmy na pewno bliscy takiego przygnębienia i wzywamy przy okazji tych świąt światełka nadziei i wzywamy czasem nawet wbrew własnej słabości. Czy chcemy, czy nie chcemy, zrób porządek z nami, bo mamy wrażenie, że jakbyśmy nie chcieli zrobić porządku sami ze sobą, prawda? A więc wzywamy Bożej pomocy, czując swoją bezradność. Dziś Państwu miałem zaproponować temat bardzo szeroki, oczywiście wielokrotnie za szeroki na ledwie półtora godzinne spotkanie, ale postaram się przynajmniej zarysować pewne jego aspekty. Znaczenie kultury dla niepodległości, kultury dla naszej wspólnoty. Zanim jednak do tego przejdę, pozwólcie Państwo dwie techniczne, by tak rzec, uwagi. Pierwsza to gorące, bardzo serdeczne zaproszenie do spotkania, jestem absolutnie przekonany, że ważniejszego, które odbędzie się o 18:00 tutaj w tej samej sali, spotkania z panem profesorem Janem Żarynem, który będzie przedstawiał swoją najnowszą książkę, nie tylko swoją, ale on jest jej głównym redaktorem i głównym autorem, są też inni autorzy, poświęconą Polakom ratującym Żydów. Bardzo ważna, nowa, świeżutka publikacja i bardzo ważna, myślę, tematyka. Dlatego serdecznie tych z Państwa, którzy mogą zostać i mają ochotę, do tego właśnie zapraszam. No sam niestety będę musiał wracać do pociągu do Krakowa. Bardzo tego żałuję. Druga kwestia dotyczy naszych, daj Boże, spotkań w przyszłym roku, na które już się cieszę i które oczywiście są dla mnie też trudnym wyzwaniem. Nie były zaplanowane do tej pory tematy naszych spotkań przyszłorocznych. Mam nadzieję, że one się będą odbywały.
Niestety, dla mnie niestety, może dla Państwa będzie to odpoczynek, ale w styczniu nie będę mógł wziąć udziału w spotkaniu ze względu na mój wyjazd zagraniczny zaplanowany na trzecią właśnie dekadę stycznia. Bardzo ja tego żałuję, ale mam nadzieję, że w lutym, marcu, kwietniu będziemy mogli, jeśli gospodarze tego miejsca się zgodzą, spotykać się tutaj nadal. I chciałem zaproponować dla tych trzech kolejnych spotkań wspólną tematykę, którą streszczałoby pytanie, jak odbudować Polskę. Pytanie, które oczywiście ja chciałem przedstawiać na materiale historycznym, bo Polska już nieraz była odbudowywana, a z lekcji historii możemy wyprowadzić, i zawsze staram się to robić także we własnych wykładach, wnioski dla naszej współczesności. Do tego także możemy nawiązywać w dyskusji. A więc chronologicznie rozwijając ten temat, chciałem go podzielić, bo jest duży, ważny oczywiście wydaje mi się i aktualny. Chciałem go przedstawić na trzech kolejnych spotkaniach. To tyle tytułem zapowiedzi dotyczących naszych przyszłych, mam nadzieję, przyszłorocznych spotkań, jeśli Państwo będą mieli ochotę w nich brać udział. Natomiast przechodząc do tematu zapowiedzianego na dzisiaj, chcę nawiązać do rozpoczęcia naszego spotkania. Otóż tak, odbudowa Polski zaczyna się od wezwania do Boga, od pamięci o tym, że kiedy zawodzą inne nadzieje, tam zwracamy nasze oczy do żłóbka, do tej przemiany kropelki światła, która pojawia się w stajence, w światło, którego ciemność nie ogarnie. I to właśnie najpiękniej w momencie, kiedy polska nadzieja przesilała się w bardzo tragiczny sposób. W roku 1792, półtora roku po Konstytucji Majowej, kilka miesięcy zaledwie przed zalewem wojsk carycy Katarzyny, które ostatecznie zmyje na 126 lat, 5 lat Rzeczpospolitą z mapy. Franciszek Karpiński ułożył tę właśnie kolędę, którą śpiewamy i która przywraca nam nadzieję w najczarniejszych nawet chwilach. Tę, która mówi o tym, że kiedy Bóg się rodzi, moc truchleje. Ta kolęda, która była po raz pierwszy zaśpiewana, tak sobie policzyłem, to chyba dokładnie było, 222 lata i 222 godziny temu. Bo to było w Boże Narodzenie roku 1792 w kościele farnym w Białymstoku. Pierwszy raz zabrzmiały dźwięki tej pięknej kolędy przypisywanej, jeśli chodzi o muzykę, Karolowi Kurpińskiemu, a słowa oczywiście Franciszka Karpińskiego. Słowa nadziei, która niosła nas przez naszych przodków, przez noc zaborów, które przyszły, które złamały nadzieję samego Franciszka Karpińskiego, który wycofał się całkowicie z życia po szoku ostatniego rozbioru i snuł już tylko swoje żale, sarmaty po utraconej ojczyźnie. Ale kultura polska, której on stał się jednym z najważniejszych filarów w tym czasie, trudnym czasie braku polskiego państwa, stała się swoistym cudem, który wspólnotę Polaków nie tylko uchował przez ten wiek zaborów, ale ją znacznie wzmocnił i poszerzył jeszcze w tym właśnie wieku zaborów. To kulturze przede wszystkim zawdzięczamy. Kiedy zastanawiam się nad tym fenomenem, myślę, że mamy do czynienia z trzema takimi fazami, które ukazują znaczenie kultury dla polskiej wspólnoty narodowej. O pierwszej pisałem w pierwszym tomie dziejów, więc nie będę o niej się tutaj rozwodził. Przypomnę tylko najkrócej, sam chrzest i wprowadzenie w ślad za chrztem pierwiastków kultury, kultury chrześcijańskiej, pierwiastków, które reprezentowały same budowle sakralne i towarzyszące im słowo, w nich wybrzmiewające słowo, brzmiące po łacinie dla tych, którzy zaczynali się uczyć tego uniwersalnego języka i po polsku w tłumaczeniu Ewangelii. To słowo, które następnie przechodziło przez szkoły przykatedralne
jak już pisałem o tym w dziejach, przypominałem niedługo, w roku pewnie gdzieś, może za 2 lata, będziemy obchodzili nie tylko ważną bardzo dla Warszawy rocznicę 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, dla Warszawy i dla Polski, o tym za chwilę jeszcze będę mówił, ale powinniśmy nie przeoczyć tej rocznicy jeszcze bardziej okrągłej, 1000-lecia szkolnictwa polskiego, bo najprawdopodobniej z tego czasu, czyli już z roku 1016, możemy wnosić, jak twierdzi Gerard Labuda, nieżyjący już niestety wielki historyk Polski, pochodzi pierwsza szkoła na Wawelu, w której nauki pobierały dzieci królewskie, chciałem powiedzieć synowie, ale dzieci, tak, dzieci królewskie, Bolesława Chrobrego. Otóż ta edukacja bardzo wolno, stopniowo poszerzająca się, owocowała powstaniem cienkiej, ale niezmiernie ważnej dla naszej wspólnoty warstwy ludzi wykształconych. Tymi ludźmi byli przede wszystkim księża i podkreśliłem znaczenie jednego z nich, mistrza Wincentego, nazwanego Kadłubkiem. Bez niego, bez jego wyobraźni, bez jego wyobrażenia tego, czym jest Polska i jak żeni się Polska z wolnością i rozwodu wziąć nie może inaczej jak za cenę samozatraty. Od tej wizji polskości czerpią wszystkie kolejne pokolenia. Nie są w stanie jej zniszczyć żadne przeciwności i żadne pokusy rezygnacji, czy to z polskości, czy to z wolności w tym małżeństwie, które zaproponował mistrz Wincenty. Następna epoka to jest oczywiście czas odrodzenia Królestwa Polskiego, symbolizowany przez Władysława i Kazimierza, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i odnowienie uniwersytetu, zbudowanie uniwersytetu przez Kazimierza, a potem jego odnowienie. To bardzo ważne. Dlaczego podkreślam ten aspekt? Nie tylko dlatego, że mam zaszczyt być adeptem tego uniwersytetu, ale dlatego, żeby pokazać znaczenie istnienia instytucji. Tak, instytucje dla kultury są ważne. Kultura jest, jak mówi źródłosłów tego pojęcia, uprawą, uprawą duszy ludzkiej. Każda uprawa wymaga narzędzi, wymaga troskliwej pracy, rozkładającej się na lata wysiłku. Nie da się tworzyć kultury jednym wzlotem. Taki wzlot kończyłby się bowiem szybkim upadkiem. Kultura to praca pokoleń przy pomocy narzędzi, którymi są instytucje. Instytucje tworzące, spulchniające, jeżeli mogę używać dalej tej metafory, glebę, dzięki której ziarno sypane także przy pomocy innego rodzaju instytucji, narzędzi, może wzrosnąć, może wydać plon wielokrotny. To ziarno dobrego słowa, pięknego wzoru plastycznego, pięknej muzyki. To właśnie Uniwersytet Krakowski odegrał taką rolę kapitalnej instytucji tworzącej warstwę wykształconą nie tylko w samym uniwersytecie, ale w szkołach niższego szczebla tworzonych przez uniwersytet w wielu miejscowościach Małopolski, później także w innych regionach Polski i w końcu na Litwie po Unii Polsko-Litewskiej. Tworzyła się ta grupa, która stopniowo przez 150 lat stworzy grupę nie tylko twórców, ale i odbiorców wielkiej, wysokiej polskiej kultury. Tak zrodzi się miejsce po kilkudziesięciu, czy nawet więcej niż 100 latach. Tak jest, tyle czasu to wymagało. Miejsce dla geniuszu Jana Kochanowskiego. O jego znaczeniu już mówiłem w tych wykładach wcześniej, więc nie będę się przy nim zatrzymywał. Ale to geniusz jego słowa, spotykając się już z tak liczną rzeszą ludzi, którzy byli na piękno tego słowa wrażliwi, że tak powiem, złączył wyobraźnię kolejnych pokoleń Polaków w przekonaniu, że język polski może wszystko, może wyrazić wszystko i w związku z tym nie można go zdradzić na rzecz żadnego innego języka, żadnej innej kultury. Można i warto poznawać inne języki, bo także dostarczają nam wielu wspaniałych umiejętności, odkryć, ale piękniejszego, wspanialszego,
bardziej dostosowanego do naszej duszy, do naszej tożsamości języka niż ten, który dał nam w darze Jan Kochanowski, nie odkrywamy już w następnych pokoleniach. Po prostu nagle ten dar sprawia, że do polskości przychodzą inni, którzy nie mieli tej łaski znalezienia w swoim oryginalnym języku takiego geniuszu poetyckiego. Przychodzą Litwini, Rusini do polskości, przychodzą jeszcze wtedy nie masowo, ale zaczną przychodzić częściej, później Żydzi, Ormianie, przychodzą Niemcy, Szkoci. Wtedy w Rzeczpospolitej mamy właśnie w wieku XVI-XVII do czynienia z ogromną rolą spajającą wspólnotę Rzeczpospolitej, broniącą ją przed rozpadem, rolą kultury polskiej, języka polskiego, słowa polskiego, który ma swojego proroka, jakim jest Jan Kochanowski i oczywiście wielu jego naśladowców i kontynuatorów, czasem wybitnych, czasem mniej wybitnych, ale to właśnie on jest symbolem tej spajającej Rzeczpospolitą roli kultury polskiej. Ale potem przychodzi kryzys, wiemy o tym, kryzys polityczny i mamy do czynienia z trzecią fazą, powiedziałbym, istnienia tej polskiej kultury jako filaru, dzięki któremu Polska nie upada w momencie kryzysu. Ten filar zyskuje nową podbudowę, czy nowy kształt, może tak powiedzmy, wraz z pojawieniem się poczucia zagrożenia dla wspólnoty Polaków, kiedy zuchwała gospodarka ambasadorów rosyjskich w Warszawie sprawia, że obywatele Rzeczpospolitej rozumieją, że już nie są obywatelami we własnym domu, ale są poddanymi ambasadora imperatorowej Anny Iwanowny, Elżbiety Piotrowny, w końcu Katarzyny. Te rządy, które odnowiły w umysłach polskich znaczenie pojęcia słowa niepodległości, mobilizują jednocześnie do walki o tę niepodległość z szablą w ręku, tak robią konfederaci roku 1734, a potem konfederaci bardziej znani i lepiej pamiętani barscy, potem kolejne pokolenia powstańców, ale jednocześnie z konfederatami barskimi, jednocześnie z wcześniejszymi konfederatami dzikowskimi z 1734 roku zaczyna się duch odnowy instytucji, dzięki którym kultura polska będzie mogła nieść dalej swoją misję podtrzymującą i rozwijającą polskość, niezależnie od uwarunkowań politycznych. Otóż Konfederacji Dzikowskiej towarzyszy myśl księdza Stanisława Konarskiego, być może największego z Polaków w wieku XVIII, z pewnością najmądrzejszego i dobrze zrobił Stanisław August Poniatowski, że to właśnie Stanisławowi Konarskiemu, mądremu ojcu PR-owi, dedykował ten medal Sapere Auso, temu, który odważył się być mądrym. Stanisław Konarski właśnie w 1733 roku wprowadza, jak już o tym wspominałem, kiedyś przy innej okazji tutaj, pojęcie niepodległości do wokabularza politycznego Sarmatów w swoich listach poufnych podczas bezkrólewia. Pokazuje, uwrażliwia szlacheckich odbiorców na to, że oprócz indywidualnej wolności macie jeszcze wspólnotę zbiorową Rzeczpospolitej. Ale nie tylko to robi Stanisław Konarski. Organizuje Collegium Nobilium, organizuje nową formę wykształcenia, edukacji, nowocześniejszą w dobrym tego słowa znaczeniu, bo edukacja musi się modernizować. Nie możemy żyć tylko tym pierwszym wzorem, skamieniałym jakby, spetryfikowanym przez pokolenia. Musimy wciąż odnawiać wzory naszej kultury. Rozumiał to ksiądz Stanisław Konarski i rozpoczął reformę edukacji, reformę dobrą. Nie taką, która miała zniszczyć polskość, ale taką, która miała ją podźwignąć. I ta reforma znajduje wspaniałą kontynuację w postaci dzieła Komisji Edukacji Narodowej już po szoku pierwszego rozbioru. Bo przecież na tym samym Sejmie, który zapisał się niesławnie akceptacją, wymuszoną oczywiście, pierwszego rozbioru, powstaje jakby swego rodzaju wotum przebłagalne za ten akt niegodny,
dzieło, które pozwala przenieść ideę niepodległości ponad rozbiorami. Właśnie dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Cóż daje nam to dzieło? Daje nam nowoczesne szkoły. Szkoły, które wykształciły elitę w dobrym tego słowa znaczeniu. Ponad 200 tysięcy ludzi wykształconych przez 30 lat w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Oczywiście mam tutaj na myśli dwie szkoły główne zreformowane, czyli Akademię Wileńską i Uniwersytet Krakowski, ale także szkoły wojewódzkie i pomniejsze szkoły, które spełniały funkcję, no, jakbyśmy to powiedzieli, liceów i gimnazjów czasu ówczesnego. One pozwalają poznawać świat nowoczesny i wykształcić wrażliwość dostosowaną do potrzeb tej odradzającej się Polski. Dzięki tej edukacji, nowej polskiej edukacji, pełnej pasji patriotycznej, bo to charakteryzowało, jeśli przejrzymy sobie książki, które wydawało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, wydające podręczniki dla szkół Komisji Edukacji Narodowej, to zobaczymy, jak silny był duch patriotyczny przepajający tę edukację. Otóż ta edukacja mająca wychować dobrych obywateli, wiernych synów ojczyzny, przynosi efekt w postaci dorobku duchowego i umysłowego nie jednego pokolenia, ale trzech pokoleń. Trzech pokoleń, które wyrastają w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Ktoś może zapytać, jak to możliwe? Przecież Komisja Edukacji Narodowej działała praktycznie przez lat 20. A jednak jej dzieło zostanie bardzo szybko podjęte na nowo. A stanie się tak dzięki umiejętności wykorzystania takich warunków, jakie są w sytuacji zaborów, by podtrzymać polską kulturę. I tu chcę zwrócić uwagę na pewnego rodzaju fałszywą alternatywę. Stale zwracam na nią uwagę. Fałszywą alternatywę, przed którą stawiają nas rozmaici, moim zdaniem, niezbyt wnikliwi publicyści czy historycy, którzy starają się widzieć w historii tylko sprzeczności i wskazywać własnym geniuszem jedynie słuszny wybór. Moim zdaniem takiego wyboru tutaj nie ma. Potrzebna jest koniunkcja, potrzebne jest połączenie wysiłków. Wysiłków, które z jednej strony charakteryzuje się jako rozumne, związane z rozumną akceptacją warunków, jakie narzucają silniejsi, i wysiłków na rzecz pełnej wolności, która nie chce zaakceptować tego rodzaju ograniczeń. Jak nawzajem te dwie strony, można powiedzieć, polskiego patriotyzmu się uzupełniają, pokazują losy polskiej kultury właśnie w wieku XIX. Przypomnę raz jeszcze, Komisja Edukacji Narodowej powołana przez tych samych posłów, którzy zaakceptowali pierwszy rozbiór. I potem książę Adam Jerzy Czartoryski, oddany przez rodziców jako swego rodzaju zakładnik, o tym kiedyś indziej tutaj także już wspominałem szerzej, przez swoich rodziców na dwór Katarzyny II do Petersburga, korzystając z przyjaźni, jaka nieoczekiwanie wywiązuje się między nim a młodym księciem Aleksandrem Pawłowiczem, kiedy tenże książę staje się carem, imperatorem w roku 1801, książę Adam Jerzy wykorzystuje tę przyjaźń znów na dworze przecież zaborcy, głównego zaborcy, do tego, by zrobić coś niezwykle ważnego, dobrego dla Polski, a mianowicie staje na czele kuratorii Okręgu Wileńskiego w zreformowanym systemie szkolnictwa Imperium Rosyjskiego i w Okręgu Wileńskim od roku 1804 przez następnych 20 lat właściwie kontynuuje bez żadnych zakłóceń dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Kolejne tysiące ludzi znajduje wykształcenie w szkołach zaboru rosyjskiego, bo właściwie Okręg Wileński obejmował cały zabór rosyjski. I w tych szkołach przenosi się do tych szkół centrum, stolica, można powiedzieć, polskiej kultury i polskiej duchowości. Jak taką stolicą w końcu wieku XVIII niewątpliwie była Warszawa. Tętniło tutaj życie kulturalne, duchowe. Spierały się oczywiście interpretacje polskości.
sarmacka z tą monitorową, oświeconą. I w tym starciu wykuwała się, można tak powiedzieć, broń, która pozwoliła, duchowa, która pozwoliła Polsce przetrwać następne dziesięciolecia. Ale kiedy Warszawa wpadnie w ręce pruskie, to jej rola, kiedy nie będzie już niepodległego państwa polskiego, niewątpliwie stanie się znacznie bardziej ograniczona. Szok rozbiorów był szokiem na tyle wstrząsającym, że jakby to życie umysłowe, kulturalne skupiło się na opłakiwaniu polskości. Wiele wspaniałych pieśni w tym duchu tworzonych powstaje, między innymi wspomniany książę Adam Jerzy Czartoryski je tworzy w Bardzie Polskim, swoim obszernym bardzo poemacie, opłakującym upadek Polski. Ale przecież powstają także instytucje, które miały ducha polskiego podtrzymywać. W Warszawie będzie to Towarzystwo Przyjaciół Nauk, powołane w 1800 roku. Bardzo ważna instytucja, która miała zastąpić to, co zrabowała Katarzyna, nakazując Suworowowi po stłumieniu powstania kościuszkowskiego wywieźć wszystkie zbiory biblioteczne z Warszawy, zbiory Biblioteki Narodowej, biblioteki wcześniej braci Załuskich. Otóż mimo tych starań, to nie w Warszawie, ale w Wilnie, dzięki ożywieniu znów Uniwersytetu, tym razem Uniwersytetu Wileńskiego, powstaną warunki do odnowienia, by tak rzec, kulturowej misji polskości w oparciu o te instytucje, jakie powstały pod zaborem. Z łaski władcy zaborczego państwa. Łaski, o którą umiejętnie potrafił zabiegać książę Adam Jerzy Czartoryski. I to Uniwersytet Wileński, jego szkoły wydziałowe, przede wszystkim utworzony w oparciu o strukturę Okręgu Wileńskiego dla ziem ukraińskich, nowy zakład edukacyjno-wychowawczy, Liceum Krzemienieckie, drugi biegun, powiedziałbym, siły kulturowej polskości na obszarze zaboru rosyjskiego. W oparciu o te dwa bieguny, Wilno i Krzemieniec, Krzemieniec założony przez Tadeusza Czackiego w 1805 roku, wychowują się kolejne, po dwóch pokoleniach wychowanków Szkół Komisji Edukacji Narodowej, kolejne pokolenia ludzi Polski wiecznie odnawiającej się, Polski jak Feniks wstającej z martwych mimo zaborów. To jest pokolenie Adama Mickiewicza, związanego tak ściśle z Uniwersytetem Wileńskim, Juliusza Słowackiego, związanego i z Krzemieńcem, i z Wilnem. To jest pokolenie oczywiście dziesiątków mniej znanych, ale nie mniej ważnych twórców naszej kultury. Nie tylko pisarzy, ale także uczonych, a przede wszystkim odbiorców tego wzlotu romantycznego, którzy dojrzeli do niego, którzy zrozumieli jego znaczenie, dlatego że zostali wykształceni w tych szkołach, rozbudzeni w swoich potrzebach duchowych, w swojej edukacji, erudycji, ale nie jałowej, tylko połączonej z pasją patriotyczną, bo szkoły w okręgu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wciąż uczyły polskiego patriotyzmu. Ale wiemy, że dla tej łaski władcy były, władcy obcego państwa, były ograniczenia. Ograniczenia, jakie narzucały interesy i, jeśli można tak powiedzieć, sposób rozumienia tych interesów, interesy obcego państwa i sposób rozumienia tych interesów przez jego elity. Elity polityczne rosyjskiego imperium nie chciały dzielić się wpływami kulturowymi na terenie tego potężnego imperium, które przecież zbudowały przez podboje, przez przemoc, nie chciały dzielić się z pokonanymi Polakami. I w ten sposób ten okres, kiedy można było korzystać z łaski imperatora Wszechrosji dla kultury polskiej, niestety dobiegał końca. Zbliżała się konfrontacja. Rację mieli ci, którzy przygotowywali się do niej, którzy chcieli walczyć o pełną niepodległość. Oczywiście jeszcze zanim do tego doszło, zaczęły się prześladowania instytucji polskiej kultury, właśnie dlatego, że niosły polską kulturę ze sobą. Zanim było powstanie listopadowe, którzy nieroztropnie przeciwstawiający właśnie te prace, nazwijmy to tak organiczną, związaną z pewną taktyką wobec zaborcy i pracę powstańczą,
tu wskazują przykład nieroztropności, a więc to powstanie listopadowe miało zrujnować szansę rozwoju polskiej kultury w zaborze rosyjskim. Przypomnijmy, że w roku 1823 rozpoczyna się otwarte prześladowanie kultury polskiej 7 lat przed powstaniem listopadowym. Od czego? Od tego, co wie każdy z nas, dzięki dziadom części trzeciej. Dzięki temu, co zapisał Adam Mickiewicz, wspominając swój los i los swoich kolegów, którzy, jak to ujął senator Mikołaj Nowosilcow, który kierował tą antypolską akcją, którzy bronili nierozsądnej narodowości polskiej. Bronili jej na Uniwersytecie Wileńskim i za to zapłacili zesłaniem w głąb Rosji, w różne miejsca. Otóż mówię o tym, że instytucje podtrzymały ducha polskiego, wykształciły kolejne pokolenia ludzi, którzy stali się twórcami i odbiorcami kultury wysokiej polskiej. Podtrzymali jej prestiż społeczny, to także bardzo ważne. Ale kiedy zabrakło dla niego miejsca pod zaborem rosyjskim, pamiętajmy, że bardzo ważną rolę tutaj odgrywały także zakłady naukowe i wychowawcze tworzone w Królestwie Kongresowym, przede wszystkim wspomniany przeze mnie Uniwersytet Warszawski. To kapitalnie ważne miejsce dla kultury polskiej pierwszej połowy wieku XIX, kształcące także bardzo liczną rzeszę i twórców, i odbiorców tej kultury, do roku 1830 kształcące. Bez tej grupy nie byłoby możliwe rozkwitnięcie innego geniuszu, który niósł i niesie po dzień dzisiejszy Polskę, może bardziej w skali międzynarodowej niż cokolwiek innego, geniuszu Fryderyka Chopina. Gdyby nie było tylu chętnych słuchaczy, a tworzyło ich środowisko ludzi wykształconych w Warszawie, wykształconych w kulturze polskiej, to Chopin być może nie rozwinąłby swojego talentu, a jeśli by go rozwinął, to może nie jako kompozytor polski, przejęty polskim folklorem, tu mazowieckim i niosącym go na wyżyny kultury światowej, ale jeśli tu by nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo nie miałby wśród kogo, to może rozwinąłby je po prostu jako kompozytor francuski, a może austriacki, gdzieś w innym państwie. Pamiętajmy, że kultura rozwija się właśnie tylko dzięki takiej uprawie. Ta uprawa była przygotowaniu gleby na zasiew, którego może dokonać ręka geniusza. Ta kultura była prowadzona w Królestwie Kongresowym, była prowadzona pod zaborem rosyjskim do momentu rozprawy, jaką Mikołaj I przygotował żywiołowi polskiemu jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego w części na wschód od Bugu. I wtedy okazuje się, że Centrum Kultury Polskiej przenosi się z Wilna, Krzemieńca, Warszawy, tam gdzie już właściwie jego droga szła od momentu upadku Polski. Znalazło się na emigracji, bo pamiętajmy, że słowa niosące polską kulturę i Polskę zrodziły się w Reggio d'Emilia we Włoszech w 1797 roku. Rok wcześniej, zanim urodził się Polsce i światu w Zaosiu na Nowogródczyźnie Adam Mickiewicz, zabrzmiały te słowa w dalekich Włoszech, jeszcze Polska nie umarła. Słowa zaśpiewane przez żołnierzy Jana Henryka Dąbrowskiego, słowa, które nie miałyby tego znaczenia, gdyby nie zostały przerobione, przepraszam za to niezgrabne określenie, na tysiące innych niosących tę samą myśl, tę samą nadzieję utworów literackich, muzycznych, dzieł artystycznych, które wyrażały tę samą nadzieję. Jeszcze Polska nie umarła, ale ten głos w sposób niepodległy, stanowczy, bezkompromisowy mógł się rozlec tylko na emigracji. I tak jak takim pierwszym przyczółkiem dla kultury wypchniętej, zakazanej w Polsce, bezpośrednio po rozbiorach, stało się środowisko polskiej emigracji politycznej w Paryżu, później we Włoszech związane z legionami, to oczywiście na daleko większą skalę stało się taką już wprost stolicą kulturalną Polski, środowisko paryskie po powstaniu listopadowym. I to właśnie znów można by zacząć
opis znaczenia tej stołecznej roli Paryża jako stolicy kultury polskiej po 1831 roku, po powstaniu listopadowym, od instytucji. To nie jest tylko geniusz Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, później Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego, którzy tam się spotykają, i dziesiątków innych poetów. Ale to jest tak, że na przykład, proszę sobie wyobrazić, w emigracji, która po powstaniu listopadowym liczyła w pierwszym rzucie około 7 tysięcy osób, w sumie w kilku, uzupełniana później już drobnymi dopływami, do 10 tysięcy osób, ten pierwszy etap wielkiej emigracji do 1848 roku, do Wiosny Ludów, wyprodukował 100 czasopism. 100 czasopism, w tym kilka naprawdę pierwszych nowoczesnych dzienników politycznych polskich, na przykład Demokrata Polski, pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, to był chyba pierwszy naprawdę nowoczesny polski dziennik polityczny, orientacji lewicowej akurat, ale to nie jest najważniejsze. Potem, czy równolegle powstają takie dla orientacji konserwatywno-liberalnej, związane z obozem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. A więc Polacy umieją tworzyć instytucje, by podtrzymać debatę polityczną, wolną debatę polityczną na emigracji, by przekształcić emigrację w kuźnię idei dla Polski, dla tego, jak Polskę odbudować. Ale jest wśród tych instytucji cały szereg instytucji ściśle powołanych do ochrony i dania możliwości trwania polskiej kulturze. Towarzystwo Historyczno-Literackie, które po dzień dzisiejszy przecież ma swoją siedzibę w samym sercu polskiej stolicy kulturalnej z tamtych czasów, czyli na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu. Niestety Hotel Lambert, jak Państwo pewnie wiecie, ta główna siedziba został zaprzepaszczony nie bez winy polskich instytucji kulturalnych, kiedy rodzina Rothschildów, która przejęła ten pałac, jeden z najwspanialszych w Paryżu, od naszej arystokracji, zdecydowała się sprzedać Hotel Lambert, sprzedała go ostatecznie, no szkoda, że państwa polskiego nie było stać na wykup, szejkom arabskim, którzy doprowadzili do spalenia w środku Hotel Lambert, żeby dokonać przebudowy. No rzecz jasna, konserwator by się na to nie zgodził, więc spalono w środku Hotel Lambert i już nie ma de facto tego zabytku historycznego w jego oryginalnej formie, tej sali, gdzie Adam Mickiewicz prowadził poloneza, a towarzyszył temu na fortepianie Fryderyk Chopin. Ale dam przykład innego towarzystwa, Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. Proszę sobie wyobrazić, takie towarzystwo liczące około stu kilkudziesięciu członków, powołane na emigracji. Prezes Ludwik Plater, ale wiceprezesi. Joachim Lelewel i Adam Mickiewicz. Joachim Lelewel do spraw historycznych, Adam Mickiewicz do spraw literackich. Skarbnik Juliusz Słowacki. Prawda? Bardzo zresztą umiał zabiegać o pieniądze. Nie dla siebie, tylko chociaż grał na giełdzie, był znakomicie, że tak powiem, dostosowany do systemu kapitalistycznego, niezależnie od autentycznie przeżywanej pozy romantycznej. Przygrywał tylko jako gość, bo nie mógł się zapisać do towarzystwa, bo był koroniarzem, ale na wielu spotkaniach towarzystwa przygrywał Fryderyk Chopin. No więc to wyjątkowe rzeczywiście stężenie geniuszu, jakie nigdy wcześniej i nigdy później już się nie powtórzyło w naszej kulturze, dzięki istnieniu instytucji zwielokrotniało swoje znaczenie, swoje oddziaływanie, no bo musieli być także wydawcy, którzy opublikowali pierwsze wydanie Pana Tadeusza, opublikowali pierwsze wydanie Dziadów części trzeciej, opublikowali pierwszy tomik równy z Panem Tadeuszem w czasie poezji Juliusza Słowackiego i tak dalej, i tak dalej. Potrzebne były instytucje i one zostały przez polską emigrację stworzone. Polska kultura dzięki temu z emigracji mogła przedostawać się do kraju przeżywającego noc szczególnie brutalną, kiedy żaden z zaborów, ani pruski, ani rosyjski, ani austriacki nie mógł odgrywać roli przytuliska dla polskiej kultury. Szczęśliwie się złożyło, że emigracja, odegrawszy tę kapitalną rolę,
nie musiała bardzo długo czekać, a raczej polska kultura nie musiała bardzo długo czekać, aż znalazła jeszcze jedno przytulisko dla swojego rozwoju. Przez chwilę w okresie Wiosny Ludów chyba zabór pruski, Poznań był takim najżywszym ośrodkiem polskiej kultury. Tam była największa swoboda przez chwilę. Ale potem, kiedy znów zapadła noc prześladowań dla polskiej kultury w każdej postaci, odnowi instytucjonalne szanse jej umocnienia podwójne zjawisko. W Królestwie Kongresowym odwilż po Sewastopolska, po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, powołanie nowych instytucji i tu znów trzeba przecież pochwalić, oddać jak najbardziej to, co dobrego zrobił margrabia Wielopolski, pochwalić skutek jego zabiegów, powołanie na nowo pod inną nazwą, co prawda, Uniwersytetu Warszawskiego, który przez 9 lat będzie funkcjonował i wychowa, można powiedzieć, pół, ale jakże cennego pokolenia dla polskiej kultury. Pokolenia Sienkiewicza, Prusa, pokolenia bezcennego dla rozkwitu naszej kultury. Gdyby nie mieli tej okazji edukacji polskiej, w polskim języku, w polskiej szkole, czy byliby rozwinęli tak doskonale swoje talenty? Nie wiemy, ale mieli tę okazję, bo ktoś im ją stworzył. Ktoś inny chciał walczyć, bo wiedział, że nie ma innego wyjścia, o pełną niepodległość Polski. I tak toczyła się ta, można powiedzieć, historia wzajemnych relacji polskiej kultury niesionej przez instytucje i polskiej kultury niesionej przez patos walki o wolność, toczyła się przez wiek XIX. Dotoczyła się aż, wstyd powiedzieć, do Galicji. I w Galicji znalazła swoje najdłuższe przecież przytulisko instytucjonalne od 1866 roku, od czasów, kiedy ogłoszony został patent cesarski dający autonomię Galicji. Tutaj zaczną rodzić się, tutaj to znaczy, przepraszam, w Galicji, to mam na myśli, instytucje, które pozwoliły odżyć polskiej kulturze pod zaborem austriackim. Z jednej strony ogromne znaczenie Teatru Lwowskiego, sceny premier genialnych, po dzień dzisiejszy nas podnoszących na duchu komedii Aleksandra Fredry, znaczenie gazet wydawanych w tym zaborze, ale potem to splecenie instytucjonalnych możliwości Polskiej Akademii Umiejętności, teatrów, które rozkwitają w Krakowie, z indywidualnym geniuszem jednego człowieka, Stanisława Wyspiańskiego, uczyni z Krakowa bezpośrednio przed I wojną światową na pewno stolicę kulturalną Polski. Ta stolica, jak Państwo widzicie, przenosi się w czasie między różnymi miejscami, zaborami, emigracją, ale zawsze gdzieś w jakiś tajemniczy sposób, tak jakby spełniła się ta prośba Franciszka Karpińskiego z jego kolędy z roku 1792. Boże Dziecię swoją rączkę trzymało podniesioną i ciemność polskiej kultury nie ogarnęła ani na chwilę w wieku XIX. Zmieniały się tylko miejsca położenia tego kaganka rozświetlającego noc zaborczą. Ale mogą Państwo być nieprzekonani tym, co powiedziałem i zapewne jesteście Państwo nieprzekonani. No to jak to? To mówię o znaczeniu instytucji, a właściwie co chwilę mówię o tułactwie tych instytucji, które spowodowane było nierozważnymi walkami podejmowanymi przez powstańców. No bo tu zamykano instytucje, tam zamykano instytucje, bo były powstania, tak? Ale kultura polska, gdyby polegała tylko na dostosowaniu do warunków, jakie dyktują zaborcy, nie odegrałaby tej roli, jaką w wieku XIX odegrała. Najważniejszą siłą napędzającą niejako ducha tej kultury i oddziaływującą na innych, przyciągającą do polskości w wieku XIX innych, a nie odpychającą od polskości, była siła wolności, patosu wolności, ofiary ponoszonej w walce o wolność. To dodawało kulturze polskiej niezwykłego prestiżu. Wymiarem międzynarodowym tego prestiżu niech będzie poemat, być może jeden z najważniejszych, jakie stworzyła kultura europejska początku wieku XIX, wiek brązu.
George'a Gordona Byrona, nieporównywanego, powiedziałbym, pod względem skali oddziaływania, autorytetu kulturowego wczesnoromantycznej epoki w kulturze europejskiej. To jest właśnie ta wizja Polski jako bohaterki wolności opierającej się rosyjskiemu despotyzmowi. Symbol szerszej, uniwersalnej walki wolności z despotyzmem. Tak jak kiedyś Grecy, jak właśnie owych 300 Spartan w walce z perską nawałą despotyczną, tak teraz Polacy zmagają się z despotyzmem rosyjskim w imię kultury europejskiej, uniwersalnej kultury wolności. Ta wizja docierała oczywiście do Polski nie przez Byrona, docierała przez twórczość dziesiątków, setek, tysięcy nawet powiedziałbym twórców kultury, poetów znanych, wielkich jak Mickiewicz czy Słowacki, tych, którzy znów powiedziałbym, tak jak wcześniej Kochanowski, swoim geniuszem pociągnęli za sobą dziesiątki tysięcy innych ludzi. Przekonali ich, że warto być Polakiem, skoro język polski jest podniesiony do takiego poziomu wirtuozerii, ale nie pustej, nie takiej, która jest zabawą, ale wirtuozerii służącej wyrażeniu sensu walki o godność i o wolność, sensu, którego nie odnajdzie się w schylaniu karku przed możnymi tego świata. Ale jak powiedziałem, nie tylko twórczość tych największych ma tutaj znaczenie. Znaczenie bodaj czy nierówne im, tym największym, ma twórczość ludzi mniej znanych, czasem anonimowych, którzy łączyli to, co wyrażali swoimi słowami, ze świadectwem swojego życia. Czego, jak wiemy, nie możemy koniecznie powiedzieć o niektórych naszych wieszczach. Co nie jest żadną formą zarzutu pod ich adresem, bo na szczęście stworzyli swoje wielkie dzieła, dzięki którym jesteśmy Polakami. Ale tym większą siłę oddziaływania miała ta twórczość, która pokazywała, że ofiara na rzecz polskości nie przepada, że ofiara poniesiona na rzecz polskości, rozumiana jako wolność, nobilituje w najwyższym stopniu, że to właśnie, co polskość pokazuje przez przykłady tych, których za chwilę przytoczę, czyni z polskości wzór najbardziej ambitny, najatrakcyjniejszy. I zwróćmy uwagę, wiek XIX jest drugim po wieku XVI wiekiem, w którym najwięcej ludzi do polskości przychodzi. Nie odchodzi od polskości, tylko przychodzi do niej. Ci wszyscy Matejkowie, Brücknerowie, Polowie, Opmanowie, oni wszyscy traktowali polskość jako najwyższe wyróżnienie, że mogą dostać się do polskości, przestać być tylko Morawianami, Sasami. Z całym szacunkiem oczywiście dla Moraw, dla Saksonii, postrzegali w ten sposób hierarchię kultur, hierarchię pewnego rodzaju systemów wartości, które te kultury niosły. Polskość była wzorem najwyższym. I nie jest to zjawisko, które może zilustrować kilka nazwisk. To jest zjawisko masowe. To jest zjawisko, które znajdowało także swoje odzwierciedlenie w bardzo ważnym ruchu, wartym tutaj wspomnienia. Ruchu szczególnej drogi ku asymilacji ludności żydowskiej, oczywiście tylko wykształconej ludności żydowskiej, do polskości. Ruchu masowym, tak jest, jak najbardziej. W latach 50., 60., jeszcze 70. wieku XIX w Polsce pod zaborem rosyjskim, a potem pod zaborem austriackim. Bo ten wzór polskości wydawał się czymś wzniosłym każdemu, kto się z nim stykał, każdej duszy wrażliwej na wartości, wydawał się czymś wartym wyboru, czymś, co może być potraktowane jako awans. Dam tego na koniec dzisiejszego spotkania pewien szczególnie mnie poruszający przykład. Ale najpierw kilka przykładów innych, takich właśnie może mniej znanych, bo przecież o Mickiewiczu, o Słowackim nie będę mówił, kiedy indziej o nich mówiłem, a przede wszystkim setki razy lepiej mówią o nich specjaliści, wybitni historycy literatury i polskiej kultury.
ale chcę przypomnieć nazwiska może bardziej zapomniane wraz z fragmentami ich twórczości, nazwiska tych, którzy stali się symbolami połączenia polskiej kultury z polskim czynem, czynem na rzecz wolności. I to właśnie ich przykład niósł najbardziej ten patos wolności w sposób przekonywujący do umysłów i Polaków z urodzenia, i Polaków z wyboru, że warto być Polakiem, że warto dać wszystko, żeby być Polakiem. Tych kilka przykładów zacznę od Jakuba Jasińskiego, bo przecież znajdujemy go od razu w pierwszych scenach Pana Tadeusza jako portret młodziana pięknego i posępnego wiszący na ścianie Soplicowskiego dworu. Jakub Jasiński, przywódca przecież powstania kościuszkowskiego na Litwie, który zginął tutaj w Warszawie, broniąc Pragi przed Suworowem, zginął w Wielkiej Rzezi Pragi w listopadzie 1794 roku, był także inżynierem, jak najbardziej trzeźwo, racjonalnie starał się służyć Polsce i był politykiem czynnym na skrajnej lewicy, w jakobińskiej lewicy, ale przede wszystkim był gorącym patriotą i ten patriotyzm wyraził nie tylko czynem, ale razem czynem i swoją poezją, swoim słowem. Pozwolę sobie zacytować fragment wiersza wyrażającego cały ból i nadzieję tego pokolenia, którego jednym z symboli stał się Jakub Jasiński. Do narodu. Ból związany z zagrożeniem, z utratą niepodległości i nadzieję, że można i trzeba o nią walczyć, trzeba podźwignąć Polskę. To jest fragment wiersza Do narodu. Narodzie, niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei, wyzuty z sił, bogactwa, sławy i nadziei, co niegdyś mocą miecza i nauk wyborem postronnych byłeś dziwem, pogromem i wzorem, dziś pod jarzmem zhańbienia, klęski i w niewoli. Dumnych jesteś igrzyskiem i pastwą swy woli. Ty, coś orężem obce przemierzał narody, patrz, co z tobą zrobiły domowe niezgody. Jużeś po długim smutku darem oświecenia począł wznawiać gmach silny dawnego znaczenia i już widział z postrachem twój sąsiad niegodny, czym może zostać Polak, gdy wolny, a zgodny. Fragmenty tylko czytam. Wstań, a spróbuj swej ręki, jeśli jest w niej siła, władać jeszcze tym mieczem, którym wprzód walczyła. Poznasz czegoś znać nie chciał, że na twą obronę jest broń, są mężne serca, są rady uczone. Lecz to wiedz, że nim wyrok powstać ci naznaczy, potrzeba wiele zgody, a więcej rozpaczy. Ten, co włada losami narodów i ludzi, jeszcze raz promień światła dla ciebie obudzi. Jeśli raz jeszcze stracisz porę korzystania, niegodnym będziesz łaski, niegodnym powstania. To zwrócone do narodu, do współobywateli wezwanie, że muszą powstać, bo jeśli nie powstaną, okażą się niegodni bycia Polakami, niegodni tego, by Polska była nadal. To wezwanie powtarzane przecież na setki sposobów, niesione przede wszystkim tą pieśnią, którą znamy wszyscy, jeszcze Polska nie umarła, przecież towarzyszyło także innemu wzorowi poety żołnierza, Cyprianowi Godebskiemu, który tu pod Raszynem poległ w roku 1809, autorowi wstrząsających żalów, można powiedzieć, na grobie ojczyzny wiersza do Legiów Polskich z 1805 roku. Nie będę go cytował, przypominam tylko tę niezwykłą postać, także życiem płacącą, dającą świadectwo jedności kultury i czynu, słowa i czynu. Następny przykład z bardzo długiej listy, z której tylko parę wyimków. Seweryn Goszczyński, urodzony na Ukrainie, pobierający nauki w Szkole Bazylianów w Humaniu, był przekonanym powstańcem od młodości wczesnej. Już w roku 1821 jako dwudziestolatek zdecydował się ruszyć na pomoc powstaniu Greków, bo powstania w Polsce nie było. Kiedy
wybuchło powstanie w Warszawie w listopadzie, od razu przystąpił, nawet jeszcze przed nim, przewidując potrzebę takiej walki o polską niepodległość, do sprzysiężenia Piotra Wysockiego tutaj. Brał udział w ataku na Belweder. No, był, można powiedzieć, stał się zawodowym rewolucjonistą, kiedy skończyło się, czy zawodowym polskim rewolucjonistą, powstańcem. Kiedy skończyło się niepowodzeniem powstanie listopadowe, od razu próbuje kontynuować walkę poprzez agitację w Galicji. Potem tworzy Stowarzyszenie Ludu Polskiego i wraz z nim stara się jakby pobudzać ducha wśród ludu polskiego, ducha patriotyzmu. Jest odkrywcą Tatr w polskiej kulturze, to jego szczególna rola. Potem udaje się na emigrację, ale przechodzi także wcześniej jeszcze do historii polskiego romantyzmu jako autor Zamku Kaniowskiego, powieści fantastycznej. Ja jednak pozwolę sobie zacytować tylko dwa fragmenty z dwóch różnych wierszy Seweryna Goszczyńskiego, oddających znów, jak mi się wydaje, istotę polskiej kultury i jej znaczenia w wieku XIX, wieku bez polskiego państwa. Jeden odwołujący się do gorzkiego doświadczenia tułactwa, emigracji. Wyjście z Polski. Wysoko pod niebem żurawie leciały, wysoko leciały, a lecąc śpiewały. Polami, lasami wojacy szli w tłumach, bez pieśni, bez grania, w milczących szli dumach. Ich dumy posępne, ich lica w kurzawie. A dokąd wojacy? Pytają żurawie. Wasz pochód jak pogrzeb, choć bronią błyskacie, choć broń wam przygrywa, wy w oczach łzy macie. Choć broń nam przygrywa, nam śpiewać niesporo, bo Niemcy dziś jeszcze, dziś ją nam zabiorą. Chodzi oczywiście o granicę rosyjsko-niemiecką po przegranym powstaniu listopadowym. My z dłońmi gołymi pójdziemy w świat dalej i chleba u obcych będziemy żebrali, gorzkiego, drogiego i droższej ojczyzny. Będziemy żebrali za sławę i blizny. Urywam ten fragment, by przejść do następnego, znanego pewnie bardziej Państwu, Przysadzeniu róż, bo to jest jakby dalszy etap tego doświadczenia emigracyjnego, nadziei wbrew nadziei. Saćmy, przyjacielu, róże, długo jeszcze, długo światu szumieć będą śnieżne burze, saćmy je przyszłemu latu. My, wygnańcy stron rodzinnych, może już nie ujrzym kwiatu, a więc saćmy je dla innych, szczęśliwszemu saćmy światu. Można by cytować Reinolda Suchodolskiego, bardziej powiedziałbym kojarzącego się z pełnymi werwy przyśpiewkami, bo to też bardzo ważna rola polskiej kultury. To wytwarzanie poezji, pieśni, która pozwala nam się gromadzić, śpiewać razem z nadzieją, w przekonaniu, że zwyciężymy, nie rozpaczając tylko nad przyczynami naszych niepowodzeń, ale patrząc w przyszłość, zaciskając w ręku bułat, szable, czy choćby nadzieję na to, że walka o Polskę, praca dla Polski jest możliwa. Dalej bracia do bułata, czy polonez Kościuszki z tą słynną frazą, kto powiedział, że Moskale to są bracia nas, Lechitów, temu pierwszy w łeb wypale pod kościołem Karmelitów. To znamy, prawda? Poległ w 1831 roku. Oczywiście najbardziej znanym jego utworem do dziś śpiewanym jest Witaj Majowa Jutrzenko, który też Państwo znacie, więc nie będę cytował. Ale na koniec tego przeglądu, który domknę jeszcze jedną dodatkową klamrą, pozwolę sobie zacytować przykład wart upamiętnienia. Przykład, który może przekonywać, że to, co jest wyśmiewane jako martyrologia, jako coś pustego, sztucznego, pełnego śmiesznego patosu, było po prostu faktem. Było pełne patosu, ale nie było śmieszne. Ludzie w to wierzyli i w imię tego oddawali swoje życie i nie uważali ani przez moment, że to życie zostało zmarnowane czy przerwane nie tak, jak chcieli. Chcieli walczyć o Polskę. Szymon Konarski,
kolejny Konarski, tutaj wymieniany, nie mający nic wspólnego z księdzem Stanisławem Konarskim, o 100 lat starszym. Urodzony w 1808, zmarł, a raczej zginął tragicznie w 1839 roku. Był związany z Litwą przede wszystkim. Był uczestnikiem powstania listopadowego, uczestnikiem potem wyprawy Zalewskiego w 1833 roku, a potem najwybitniejszym emisariuszem Stowarzyszenia Ludu Polskiego, organizatorem ogromnej siatki konspiracyjnej na Litwie pod zaborem rosyjskim. Wydany w roku 1838, został aresztowany, sam nie wydał nikogo, skazany na karę śmierci, został rozstrzelany w Wilnie. Akurat kilka dni temu byłem w Wilnie, dokładnie w tym miejscu, gdzie rozstrzelany został Szymon Konarski na Łukiszkach. Smutne, ponure miejsce. Otóż Konarski napisał wiersz w więzieniu, już wiedząc, że będzie rozstrzelany, wiersz do swojej narzeczonej. Jego 18-letnia narzeczona była przesłuchiwana także bardzo brutalnie przez komisję śledczą, na której zrobiła piorunujące wrażenie swoją nieugiętą postawą. To znów może się wydawać, no taki tani oleodruk, prawda, ułan i panienka, prawda, ułan i dziewczyna, dziewczyna również bohaterska. Ale tak było, czytałem protokoły komisji śledczej dzięki monumentalnemu wydaniu w tak zwanej zielonej serii, nie tak dawno opublikowane zostało na przeszło 1000 stron właśnie dokumenty związane z Konarskim i jego siatką konspiracyjną na Litwie. A więc czytając te relacje samej komisji śledczej, widzimy, jak prawdziwe, wielkie wrażenie wywarła na nich postawa i Konarskiego, i jego narzeczonej, która zrobiła na nich wrażenie podsumowane jednym słowem. Prawda, to była Polka. Uznawali to za naturalne. Tak Polki reagują, prawda, w nieugięty sposób. Nie dają się zniszczyć ani prześladowaniem psychicznym, ani fizycznym obciążeniem w więzieniu, ale nieugięcie stoją przy swoim wyborze. Nie tylko narzeczonego, choć to jedno z drugim się łączyło, ale wyborze także ojczyzny. Ta sama kobieta, zresztą warto to może dodać, miała potem jeszcze drugiego narzeczonego po długim okresie, oczywiście takiego, jeśli można powiedzieć, symbolicznego wdowieństwa po Szymonie Konarskim. To także był gorący patriota, który zginął, niosąc pomoc powstaniu węgierskiemu w 1849. Trzeciego narzeczonego już nie miała. Pozostała wierna Polsce. I taki wzór polskości dla kobiet był, nie powiem obowiązujący, ale był wzorem uznawanym za najwyższy, za wzór, którego podjęcie nobilituje, a nie ośmiesza, jak w dzisiejszej kulturze. Otóż zacytuję na koniec dramatyczny wiersz Konarskiego, Pożegnanie. Świat taki wielki, piękny i w szczęście obfity i urok wiosny po nim rozlała natura. Siłą uczucia mego na pal cierpień wbity, przeżyłem na nim młodość, jak wśród burzy chmura. Uczucie piekłem wstrząśnie, w niebie myśl wyszpera, a gdy serce poruszy, w duszy ci osiądzie. To tak po krańcach świata miotać tobą będzie, jak miota głodnym okiem na czatach pantera. Ciężka jest dola moja i oddech mój ciężki, jak trupa przed skonaniem. Narodowe klęski przetopione w mym sercu na trucizny, jady, pełzają w duszy mojej jak szkodliwe gady i toczą pierś tułacza jak robactwo zgniłe, które rojem napada na świeżą mogiłę. Ja ci bluźniłem, Panie, bluźnierstwem tułacza, lecz gdy o przyszłość kraju, o łzy bratnie chodzi, tam lepszy ten, co bluźni, niż ten, co rozpacza. Tam i ciało, i duszę potępić się godzi, kiedym żebrał po świecie ponury i młody, kiedy nadziei gwiazda skroń moją zdobiła, nie żądałem dla siebie życia ni swobody. Myśl zdjęta z krzyża Twego wszystkim dla mnie była. Ja krew drogich mych braci i ich rodzin piję, aż serce wzdęte żalem rozpryśnie się i pęknie,
Także aż niebo Twoje wzdęte żalem jęknie, jad z mego serca tam aż w niebo tryśnie i jak sztandar niewoli przed Tobą zawiśnie. I powiewem swym krwawym niebo Ci zatruje, bo przypomni Ci, Panie, co mój naród czuje. Ja w tej izbie przeżyłem wszystkich serc katusze, stąd widziałem, jak Polskę zalało łez morze. Tam nie dbałem o życie, tu nie dbam o duszę, ale Polskę zbaw, Panie. Polskę wybaw, Boże. Ten wstrząsający wiersz, wstrząsający prawdą męczeństwa, którego doświadczył sam Szymon Konarski wkrótce po jego napisaniu. Można zapytać, jakie on mógł mieć oddziaływanie, przecież nie był publikowany od razu po śmierci autora, a jednak ten wzór kultury polskiej zwróconej w stronę ideału wolności, za którą warto zapłacić każdą cenę, niesiony był przez dziesiątki innych, może łatwiejszych w odbiorze, może mniej dramatycznych, ale mówiących to samo, że warto być Polakiem, że nie ma nic cenniejszego tu na tej ziemi niż być Polakiem i warto za to wszystko zapłacić. Ta najwyższa waga, wartość przywiązywana do polskości przekonywała do niej, jak już powiedziałem, innych, przyciągała innych. I właśnie na koniec chciałem pokazać Państwu, zachęcić właściwie do lektury, bo nie ma czasu, by w całości ten wiersz przytoczyć. Wiersz poety, który nie kojarzy się z patriotycznym przesłaniem, którego oczywiście znamy i którego niektórzy z nas za jego wiersze kochamy, ale wiersze o charakterze liryki osobistej, erotyki, to Bolesław Leśmian, który przyszedł do polskości przecież z peryferii. Nie tylko dlatego, że był z urodzenia Żydem, ale dlatego, że przecież na tej, można powiedzieć, polsko-ruskiej prowincji na wschodzie musiał dokonać wyboru, w jakim języku będzie pisał. Pierwsze poezje pisał po rosyjsku. Być może zostałby genialnym poetą rosyjskim. Pierwsze poezje, no cóż, są juweniliami. Nie są może najwyższego lotu, ale mamy je dzięki pracy między innymi edytorskiej profesora Cznadla, wydawcy Leśmiana. Ale właśnie w ostatnim wydaniu dopiero, z zeszłego czy z roku, czy sprzed dwóch lat, w pełnym wydaniu czterotomowym dzieł Leśmiana w tomie poetyckim, po raz pierwszy znalazł się wiersz opublikowany w 1915 roku. Wiersz, który został opublikowany na łamach Myśli Polskiej. Wiersz pod tytułem Spowiedź. Nie wiem, czy znam drugi wiersz tak głęboko, wnikliwie rozumiejący i tak fenomenalnie artystycznie wyrażający więź kultury polskiej z ideałem polskiej wolności, że nie może być samego czynu, czyn sam nie wystarczy i nie może być samej kultury. Kultura zawiśnie w próżni, jeśli nie będzie jej towarzyszył czyn, czyn poświadczony pracą, trudem albo wręcz ofiarą. O ofierze pisze sam Bolesław Leśmian, ale podkreśla znaczenie towarzyszącej tej ofierze kultury. Kultury, która jego przyciągnęła, wciągnęła w wir polskości. Zachęcam Państwa bardzo do przeczytania całego tego wiersza, bo no, jest to wiersz niesłychanie bogaty w treści, w niuanse i przede wszystkim w niezwykłą urodę słowa. Opisuje on w końcowej części, tak samo zresztą jak przepiękne opowiadanie Leśmiana, właściwie taka baśń Leśmiana opublikowana w tomie jego prozy, też z czasów I wojny światowej, pokazujące spotkanie umierającego żołnierza polskiego w czasie I wojny światowej, umierającego w szeregach oczywiście państw zaborczych z Chrystusem, gdzie ta ofiara polskiego żołnierza zlewa się z ofiarą Chrystusa, a prośba żołnierza polskiego jest jedna, żeby w niebie komendy były wydawane w języku polskim. Bo o to walczył. Nie oczywiście w mundurze, ten mundur obcy nie pozwalał mu tej walki uczynić skuteczną, ale swoją ofiarę, swoją krew chciał za to ofiarować.
Zacytuję na sam koniec fragment, zachęcając Państwa do przeczytania spowiedzi Bolesława Leśmiana w całości. Fragment opisujący ostatnie chwile żołnierza, który konając polskiego żołnierza widzi jakby polską ziemię, widzi swoją polską ojczyznę. I duch zrozumiał, że i strzechy słoma powinna pierwej zazłocić się w słowie, zanim ją Bogu jako żal wypowie. I że prócz ziemi, co oczom widoma, a w zbyt niepewne ujęta granice, musi mieć drugą w sobie, jej siostrzycę, jej powiększoną snami podobiznę, olbrzymiejącą w kochaniu ojczyznę, tę pieśń do pracy nad ziemią i sobą, pieśń zatajoną w byle jakim pługu, co podźwignięty szczęściem lub żałobą przeorze glebę i orząc wyznaczy granice wszelkiej trwodze lub rozpaczy, aż się pogrąży w Wiśle albo w Bugu i dna dosięgnie i przypomni wodom, jak mają płynąć, aby płynąć do dom. I to zrozumiał duch, że bez pomocy siostrzycy owej, co się niebem płoni, nie będzie umiał wyciągnąć swych dłoni po tamtą drugą, zapodzianą w nocy. Nie będzie umiał zestawić jej rysów z rysami niebu widnej podobizny, by śnić w tych rysach granice ojczyzny, trwalszej niż ziemia, znana mu z opisów, którą się kocha za wszystko lub za nic. A te granice nie mają już granic, bo taki duch tylko, co na gościńcu niebieskim ziemię przyjął na kształt mszału i w sobie złożył ją jak w złotym skrzyńcu, zdoła przestrzenność zachować i ciału, jawę ma w sobie, a sen ku zaklęciu. Znajdzie w przezroczym dymu w niebowzięciu ponad chatami, gdy grobla zadudni, wozem, na którym powróci w drzew cienie, a Boga wiadrem zaczerpnie ze studni przydrożnej i ugasi nim pragnienie. A resztę z wiadra przeleje na kwiaty. Wystarczy. Wróg zaś, gdy mieczem uderzy w to wiadro, zamiast przysporzyć mu straty, da ujście rosie, która na dnie leży. I nic nie ujmie duchowi, prócz chyba barwy, co mapę pstrzy i zdobi różnie, niby błękitna lub zielona szyba, przez którą widać krew przelaną w próżnię, że błękitnieje albo się zieleni, aż wicher szybę z jękiem precz odrzuci i prawda przez nią kłamana w przestrzeni znów się odmłodzi w sobie i odsmuci. I taki tylko w ducha zapatrzony, nie w szybę ową, wielki naród, człowiek, poprzez ogniste na grobach jabrzony, idący z prawdą u warki, u powiek, dzieje się. Reszta w bezdziejowym mroku ginie. Tę resztę niby łzę mam w oku. Dla mnie to najpiękniejsze podsumowanie tej niosącej polskość kultury. Kultury, której echem dzisiaj dla mnie są poezje, na których przypomnienie nie było czasu, ale wszyscy Państwo macie je pewnie w pamięci albo w sercu. Wiersze, które tak wybuchły na nowo z siłą fenomenu polskiej poezji po tragedii smoleńskiej. Wiersze Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Węcla, Krzysztofa Kellera, którego wspaniałe sonety z cyklu Niepodległość chciałem cytować, wiersze Przemysława Dakowicza i wielu, wielu innych poetów, którzy zaświadczają dzisiaj o znaczeniu kultury dla polskiej niepodległości. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to może 10 minut pytań, bardzo proszę, jeśli są.
sięgnąć po ten oryginalny, przepraszam. Raz, raz. Jest włączony. Proszę bardzo. Nazywam się Kowalewicz. Panie profesorze, pan mówił o aspekcie kultury humanistycznej, która wspomaga i jest związana oczywiście z niepodległością, ale nie wspomniał pan o nauce. Czy dlatego, że nauka nie jest częścią kultury, czy też dlatego, że ta nauka obecnie w Polsce jest słaba? Przypomnę, że chciałem kilka słów powiedzieć o nauce. Otóż od Kopernika do Skłodowskiej nie mieliśmy wielkich, naprawdę światowych naukowców. Wspomniał pan i znokautował pan mnie, bo tu wszystkie panie biły brawo. Oczywiście Karol Wojtyła skończył nie uniwersytet, ale Wydział Teologiczny, który został zaraz odłączony od UJ-u po jego habilitacji. Czyli praktycznie wielkich naukowców w Polsce nie było. Wspomnę, ja mówiłem o takich naukowcach, Olszewski, Wróblewski, no ostatnio Banach, wielki matematyk, ale czy dlatego pan nie mówił o nauce, że to nauka w tej chwili jest słaba? Te dwa uniwersytety, UJ i warszawski, są na ostatnim miejscu w liczbie 500 uniwersytetów światowych. Czy dlatego pan nie mówił, czy dlatego, że nauka nie należy do kultury? Dziękuję. Może od razu kolejne pytanie, panie profesorze, dobrze? Bo tak, bezpośrednio, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. Oczywiście nauka zasługuje na zupełnie odrębne potraktowanie. Myślę, że jej rola jest inna niż kultury, nie mniejsza, ale inna. Nauka służy nam przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy w niepodległym państwie. Kiedy nauka istnieje w warunkach podzaborowych, w mniejszym stopniu służy wspólnocie narodowej, bo służy zaborcy, prawda? No tak to jest. Oczywiście odkrycia naukowe mają także wymiar uniwersalny, niezwiązany z polityką, ale żeby wykorzystać dla dobra narodu, wspólnoty, podtrzymać go, dzieła naukowe, musimy mieć niepodległość. Kultura natomiast może odgrywać tę rolę, jak starałem się to pokazać, w każdych warunkach i odgrywa rolę podnoszącą Polskę. Po to walczymy o niepodległość, żeby nauka znalazła w niej godny dom i dobrze Polsce służyła. Czy sytuacja polskiej nauki jest tak zła, jak pan to określa? Otóż myślę, przepraszam, to nie jest pod pana adresem uwaga, ale bardzo często wraca absolutnie demagogicznie ten argument o miejscu polskich uniwersytetów w rankingach światowych. To oczywiście nie jest miejsce satysfakcjonujące. 338, bo takie dokładnie jest według ostatniego rankingu Uniwersytetu Warszawskiego i 378 Uniwersytetu Jagiellońskiego. To brzmi bardzo ponuro. Ale zwróćmy uwagę, że chodzi o 500 najlepszych uniwersytetów na świecie. W Europie to miejsce to byłoby gdzieś w okolicach pierwszej setki. W Europie Wschodniej to byłoby miejsce w pierwszej dziesiątce uniwersytetów. Zwróćmy na to uwagę. A liczba uniwersytetów na świecie to jest około 7 do 9 tysięcy. Więc myślę, że nie należy mówić, że na 500 uniwersytetów na świecie polskie uniwersytety są... Na 500 najlepszych, tak. Tylko zwróćmy uwagę na punkt startu i na swoiste kryteria przywiązywane do tych rankingów. To nie są kryteria, w których nauki humanistyczne zwłaszcza miałyby jakiekolwiek znaczenie. Ale zostawmy to. Myślę, że tutaj mimo wszystko idziemy powoli w górę. To wymaga czasu i nie mam wątpliwości, że wielu polskich uczonych pracuje bardzo ofiarnie dlatego, żeby polska nauka dźwigała się w górze w tych rankingach. Obraz nie jest tak czarny, jak pan to przedstawił. Innym, powiedziałbym, aspektem nauki, poza najwybitniejszymi osiągnięciami, trudno mieć wielu Koperników, jest praca naukowców, którzy służą, od razu powiedziałbym, przekładem teoretycznych rozwiązań na aspekty praktyczne, techników, inżynierów.
pod tym względem Polska może być dumna, niewątpliwie dumna z dzieła tysięcy swoich inżynierów, techników, którzy w wieku XIX rzeczywiście nie zawsze mogli służyć we własnej ojczyźnie, ale wzbogacili kulturę materialną wielu krajów świata. Mówię o tym dlatego, że teraz właśnie ukazuje się monumentalny, czterotomowy słownik polskich inżynierów i techników. Jego twórcy, miałem okazję zapoznać się tylko z jego koncepcją, no, pokazują gigantyczny wprost dorobek polskiej myśli technicznej. Nie tylko dla Polski, bo to jest oczywiście najważniejsze, ale w skali myśli światowej technicznej. I to także zasługuje oczywiście na odrębne przedstawienie. Jeśli tego nie robię, to przyczyna, podobnie jak w przypadku nauki, jest prosta. Nie jestem kompetentny. Trzeba mieć jakieś choćby minimalne kompetencje, żeby mówić o przedmiocie. Inaczej uprawiamy hochsztaplerkę. Czasem mam wrażenie, że jestem na jej granicy, kiedy podejmuję historię kultury polskiej, ale jest mi ona bliższa w sensie zawodowym i dlatego ośmielam się o niej mówić. Zaproście Państwo i bardzo do tego zachęcam historyków polskiej nauki, historyków polskiej techniki. W zajmujący, mądry i kompetentny sposób przekonają Państwa, nie mam wątpliwości, że nie mamy tylko powodów do wstydu. Nie dajmy się zawstydzać na każdym kroku. Panie profesorze, chciałem, Witold Rostowski, Solidarni 2010. Chciałem panu bardzo podziękować za połączenie, to wspaniałe połączenie kultury z walką o niepodległość i z walką o sprawiedliwość również. I moje pytanie jest takie, dlaczego tak się dzieje? I tutaj chciałem dać przykład, porównać Polskę z Irlandią, gdzie w Irlandii, kiedy siły z Londynu, żołnierze angielscy w krwawą niedzielę zabiły wiele osób, od razu powstały utwory, od razu powstały akty kultury znane na cały świat, mówię o krwawej niedzieli, mówię o zespole U2, które obiegły i zawojowały cały świat. Dlaczego tak się dzieje, że w Polsce po krwawym zamachu stanu 10 kwietnia 2010 roku nie powstał żaden utwór, nie tylko na skalę światową, ale nawet na skalę polską, który by zawojował kraj, już nie mówiąc o tym, żeby wyszedł poza. Dziękuję bardzo za to pytanie. Myślę, że warto się nad nim zastanowić, a zastanawiamy się nad nim od dawna. Pierwszy raz zastanawiał się nad nim Henryk Sienkiewicz w odpowiedzi, kiedy uzyskał odpowiedź na ankietę, którą zorganizował w stulecie zaborów, niestety była taka rocznica, w 1895 roku i uzyskał odpowiedź od George'a Bernarda Shaw, między innymi, który powiedział, a dlaczego jak my, Irlandczycy, nie przyjmiecie języka zaborców? Od razu cały świat by was usłyszał, jakbyście po rosyjsku mówili, prawda? Otóż Irlandczycy mówią po angielsku, a nie w swoim rodzimym języku gelickim. I to jest pewnego rodzaju cena, którą płacą. Myśmy nie przyjęli języka zaborców, bronimy języka Kochanowskiego, Mickiewicza, płacimy za tą cenę, bo język trudniej jest przełożyć, język kraju nieimperialnego, niedominującego na świecie. Sukces zespołu YouTube i wspaniałej kultury masowej, którą niesie kultura irlandzka, jest w dużej części wynikiem tego, że Irlandia przyjęła język angielski, język największego na świecie imperium, imperium globalnego. To ułatwia natychmiast kontakt z kulturą masową. Połączenie języka imperium, języka globalnego z patosem walki o wolność jest murowaną receptą na sukces. My takiej recepty nie mamy. Ale czy to znaczy, że mamy załamać się? Całkowicie nie zgadzam się jednak z pana, być może mylnie odczytaną przeze mnie opinią, że nie było reakcji kulturowej na 10 kwietnia. Była wspaniała, porywająca. To, że nie mówią o niej media, głównego koryta, to wydaje mi się zupełnie zrozumiałe. Ale kiedyś Polacy będą czytali te wiersze właśnie autorów, o których mówiłem. Węcla, Rymkiewicza, Dakowicza, Kellera.
to są wielkie dzieła literackie, takie jakich Polska nie miała od dawna. Ożyła je właśnie sprawa tragiczna, bo tragedia, patos zawsze ożywia najwznioślejsze uczucia i pobudza wielkie dzieła kultury. Niestety taki jest mechanizm ludzkiej natury. Przepraszam, zanim zadam pytanie, bo pan tu wywołał taki temat, chciałam pana jeszcze utwierdzić, że ja sama napisałam książkę artystyczną z ilustracjami zadedykowaną ofiarom katastrofy smoleńskiej, która była w Paryżu na wystawie w 2010 roku w Salon d'Automne. Specjalnie na mnie czekali, żebym mogła dla ofiar katastrofy smoleńskiej, szczególnie naszego prezydenta, taką książkę złożyć. Także cały Paryż to widział, tylko nikt o tym oczywiście nie wie, więc był odzew. Słucham? Dziękuję bardzo. Bogna Lewtak-Baczyńska. Ja chciałam tylko jeszcze jedno pytanie. Chciałam panu podziękować za taki piękny wykład, który mnie utwierdził w jednej rzeczy. I chciałam trzy pytania. Po pierwsze, czy pan zajmował się epoką napoleońską? Bo bardzo bym chciała, bo Polacy dawniej mieli wielką estymę dla Napoleona. Teraz się bardzo to zniekształca. Czy pan się orientuje, że teraz zrobią bohaterskiego polityka z Talleyranda? Ciekawa jestem, co pan o nim sądzi, bo on może był sprawny, ale strasznie przewrotny moralnie. No i trzecia rzecz, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, na pewno pan sobie zdaje sprawę, że jak się chce śpiewać Redutę Ordona, czy właśnie tego Goszczyńskiego, którego mamy na tej płycie, czy Niemcewicza, to się odpowiada na polskich koncertach, że a po co zasmucać młodzież takimi tematami, po co to jest przydatne, to już wszyscy wiedzą, dlaczego takie odpowiedzi są, i że jak myśmy wypuścili właśnie Kochanowskiego, Mickiewicza, nagranego Redutę Ordona pra premierę, inne wspaniałe rzeczy, nikt tego nie wpuścił w Polsce do dystrybucji, tak jak Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Także to potwierdza mnie, ale dziękuję, że pan nam dał tą nadzieję, że trzeba się trzymać. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo pani za wszystkim jej twórczość. Dziękuję bardzo. A chcę powiedzieć, że niestety przypadek pani starań o, że tak powiem, przypominanie twórczości młodym ludziom w Polsce nie jest jedynym, ale raczej typowym przypadkiem kłód rzucanych pod nogi tym, którzy próbują tego rodzaju działalność podejmować. Znam inny konkretny przypadek Leszka Długosza, znanego przecież pieśniarza, który tyle trudu włożył właśnie w przywoływanie zapomnianych, a raczej skazanych przez zarządców kultury III RP na zapomnienie wielkich twórców polskiej kultury. A ja go szukam, jego nut przez cały internet. Nigdzie nie można kupić Leszka Długosza właśnie. No niestety, nie dziwię się, bo takie jest to państwo. Tacy są ci zarządcy kultury. Właśnie wspaniałe programy o Kochanowskim, o Franciszku Karpińskim, o Stanisławie Wyspiańskim. On je zrobił, tylko nie ma ich w przestrzeni publicznej, prawda? I sądzę, że jest znacznie więcej takich przykładów. Wymieniłem znany mi przykład. A więc mamy do czynienia ze złą wolą, z chęcią skazania na zapomnienie tego, co najwartościowsze w polskiej kulturze. No, jeśli idzie o epokę napoleońską, to jest rzeczywiście temat na osobną dyskusję. Talleyrand, zgadzam się z definicją Napoleona, łajno w jedwabnych pończochach. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to jeszcze jedno pytanie, jeśli jest, i niestety proponowałbym zostawić szansę organizatorom następnego spotkania, by, że tak powiem, odświeżyli atmosferę i pozwolili przygotować jakby salę do następnego spotkania. Proszę bardzo, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Panie profesorze, ja chciałem zapytać o rozszerzenie pewnego tematu, który pan profesor tak pięknie dzisiaj przedstawił. Matki Polki, to powiedzenie, które dotyczy właśnie XIX wieku. I pan profesor to mówił w literaturze, w poezji, pisze się o kobietach, a czy znaczy, że kobiety wychowywały tak dzielnych mężczyzn, którzy później odzyskaliśmy niepodległość, dlatego że tu o tych rycerskości twórczości nie było. I właśnie prosiłbym o poszerzenie tego tematu, to powiedzenie obowiązywało w okresie pozytywizmu Matka Polka, te panie w czarnych strojach, które nosiły szałoby po naszych klęskach. Chociaż chwilę troszeczkę, żeby to przybliżyć. Dziękuję. No to oczywiście jest temat na osobny, bardzo długi i ważny wykład. Ja przypomnę, że chodzi oczywiście o wzór przekazany przede wszystkim przez wiersz Adama Mickiewicza do Matki Polki. Wspaniały, porywający wyobraźnię wielu pokoleń, matek Polek i ich dzieci. Ale żeby zamknąć od razu, powiedziałbym, mamy jeden przykład charakterystyczny. Matka Józefa Piłsudskiego i Józef Piłsudski.
To była typowa matka Polka, chociaż z rodu Bilewiczów, starego na Litwie i rozrośniętego, która wychowała swojego syna właśnie na namiętnego patriotę w duchu pamięci, kultu o ofierze powstania styczniowego. Ono przegrało, ty musisz go dokończyć zwycięsko. To było coś typowego dla kultury, a tu znalazło akurat w tym przypadku takie no, szczególnie symboliczne odzwierciedlenie. Więc pozwalam sobie odpowiedź na pana pytanie, które wymagałoby całego wykładu, zredukować do symbolu, do dwóch symboli, do wiersza Adama Mickiewicza i do postaci Józefa Piłsudskiego i jego matki. Przepraszam, tam jeszcze pani zgłaszała. Ja tu podeszłam, bo ja podnosiłam tam rękę. Ja chciałam podziękować serdecznie za wspomnienie bardzo nieduże o Kresach, Lwowie konkretnie. I chciałam prosić, żeby pan profesor o tych sprawach rozszerzył swoją tematykę, bo dzisiaj na przykład powiedział pan o bardzo skromnym udziale Lwowa w nauczaniu tajnym, a to była po prostu ogromna praca, która przygotowywała do wolnej Polski. To samo było w czasie zaboru austriackiego, gdzie były przygotowywane kadry do później Warszawy, pojechali ze Lwowa, przygotowani już ludzi, bo się dzisiaj często dziwią, że te nasze działania, naszego rządu są takie, tyle niewypałów jest, ci ludzie nie są przygotowani. W tym okresie, prawda, powstania Polski Niepodległej, ci ludzie szli przygotowani i tą kuźnią był Lwów. Proszę bardzo o tym mówić. Ja to o to bardzo proszę. Dziękuję serdecznie za te spotkanie. Ja dziękuję bardzo. I najkrócej tylko odpowiem, bo oczywiście myślę, że to jest znakomita propozycja, żeby zorganizować może, jeśli będą dalej te wykłady w maju, czy w czerwcu wykład poświęcony właśnie znaczeniu kresów w naszej historii, prawda? To może być i powinien być osobny wykład. Bardzo prosiłbym tylko o przypomnienie mi tego zobowiązania. Natomiast jednym słowem jeszcze do tego nawiążę, no myślę, że znów fakt, że nie działa Muzeum Kresów, choć jest taka inicjatywa, jest odzwierciedleniem szerszego problemu. Nie ma Muzeum Historii Polski wciąż w Polsce. A więc mamy cały szereg tak wielkich zaniedbań, że ja wybierając niektóre tematy w pewnym sensie miotam się między dziurami, nie będąc w stanie pokryć wszystkich, za co z góry Państwa przepraszam i dziękuję jeszcze Panie profesorze, Jalko, krótko. Ja chciałem panu Witkowi podziękować z Solidarnych za to pytanie, które było takimi drożdżami, które dały taką szansę panu profesorowi, żeby nam przypomnieć naszą wartość. O co się bijemy przez 1000 lat? Bardzo panie Witku dziękuję. Takie pytania są nam potrzebne. Ja dziękuję bardzo, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu serdecznie.